Witam wszystkich, z tej strony Sarcho, oto przed wami kolejny odcinek serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West, w którym udamy się na wykonywanie kolejnych zleceń u handlarzy złomem. Tutaj mamy region Zielenisko, gdzie jakiś zbieracz już na nas czeka. Przypominam, że już dwa takie miejsca odwiedziliśmy i wszelkie tego typu kontrakty udało się ukończyć. Po pierwsze to było tutaj, a po drugie jakoś tutaj na terenach pustynnych. Z tego co widzę, to właśnie mamy jeszcze to miejsce i w przyszłości jeszcze tu. Nie wiem, czy coś będzie dalej do odkrycia, ale tych handlarzy złomem przynajmniej mam mniej więcej widocznych na mapie. Więc tutaj się rzeczywiście wybierzemy, to już całkiem niedaleko stąd, od tego miejsca, gdzie zaczynamy ten odcinek. Więc wystarczy praktycznie pójść tam pieszo. Chociaż wiecie co, nie zaszkodzi, żeby przywołać wierzchowca w tym przypadku. Tutaj w ogóle jakaś osada jest po tej stronie, ale to może innym razem ją odkryjemy. Na razie sprawdzimy tutaj to ognisko z tymi zbieraczami. Tylko chyba będę musiał wjechać tu na górę. Teren odgrodzony, ale mam nadzieję, że możemy tutaj wejść bez problemu. Obóz Oseramów. Co oni tutaj robią? No, zaraz się dowiemy. Mam nadzieję. Cześć. Nie, to nigdy nie zadziała. Tutaj pracuje geniusz. Nie wolno mi się rozpraszać. Jeśli potrzebujesz części, możesz... O! Łowczyni! Tak, dobrze, dobrze. Liczyłam na to, że ktoś tu wpadnie. Nie ma czasu do stracenia! Aloy. Ten odyniec Kerów oczekuje, że zrobię ledwie najlepszą zbroję na zakazanym zachodzie. Ale ja, Handa, dam mu arcydzieło. A ty pomożesz mi tego dokonać! Oczywiście otrzymasz zapłatę, choć oglądanie mnie przy pracy powinno być wystarczające. Należysz do ekipy Kerufa, czyli startujesz w tym konkursie na zbroję. Z tenaktami tuż obok. Ha! Na pewno mają swoje powody do zmartwień. Poza tym, ja nie wyrabiam zwykłych zbroi. To prawdziwe dzieła sztuki. Przesycone majestatem pradawnych maszyn i cudownych reliktów. Z dostojną niezłomnością łagodnego półgoroga oraz furią rozwścieczonego niszczyciela. Więc od czego chcesz zacząć? Mamy do wyboru 4 różne kontrakty. Sprawdźmy jeszcze, co ma na sprzedaż. A, trzeba ci części maszyn? Czy może ja mam coś wziąć od ciebie? To tak bardziej z ciekawości chciałem rzucić okiem. No ale tak, tutaj głównie mamy jakieś surowce. Jeśli byśmy chcieli, to można tutaj wydać okruchy. No jest tego całkiem sporo, rzeczywiście. No ale podziękujemy. A nic nie chcesz? No niestety. Wróciłaś! Dobrze, mam dla ciebie kontrakty. To będziemy chyba lecieli po kolei od lewej strony. Odzyskanie własności na początek. Mówiłaś o użyciu pradawnych reliktów w zbroi. Zgadza się, ale ten sen zgasł jak wilgotna kuźnia. O co ci chodzi? Mam raporty zwiadowców o tym terenie z czasów krwawych łowów. Opowiadały o ruinach pełnych skarbów. Ale część naszych rekrutów ukradła zwoje i ulotniła się poszukiwać reliktów. Chcę ich znaleźć, zanim uciekną z moimi częściami. Spróbuję ich wytropić. Daj im ode mnie solidne wciry, jak już ich dorwiesz. Dobrze? Postaramy się. Pora wyruszać. Gdybyś poczuła inspirację, pomóż mi ukończyć zbroję. Dobrze? Czyli mamy zapis tekstowy. Z wszelkimi oczywiście szczegółami. I teraz tak. Łowczyni wytropi i przyprowadzi 2 członków stowarzyszenia zbieraczy, którzy przywłaszczyli sobie zwoje z oznaczonym położeniem starożytnych reliktów.
Zbieracze rekomendują prowadzenie poszukiwań wzdłuż najbardziej prawdopodobnej drogi ucieczki złodziei. No dobra, poza tym wszystko to, co już znamy z innych kontraktów. Nowy kontrakt, otwórz menu misji, to tutaj sobie to oznaczymy, prawie 800 kroków stąd. Dobra, trzeba chyba będzie tam się przenieść za momencik. Z ciekawości tylko zerknijmy, czy czegoś tutaj nie mamy więcej do zebrania na przykład. Gdy zdobędę tę część, wszyscy zobaczycie mój geniusz w akcji. No widzę nawet, że mamy dwie notatki tu. Proszę bardzo. Hando, przeżyłem pierwsze spotkanie z Tenaktami. Co do naszej rozmowy, oto sprawozdanie dla ciebie i Kerufa. Po pierwsze, nie sądzę, żeby mieli nas zamordować, więc to na plus. Są zajęci buntem, który sprowokował atak podczas ambasady w Samotnym Świetle, co oznacza, że bardziej obchodzą ich regala i jej jeźdźcy maszyn niż paru zbłąkanych oseramów. Nie dostałem bezpośrednich zapewnień, że nas nie zaatakują, ale odnoszę wrażenie, że zostawią nas w spokoju, jeśli będziemy grzeczni. Pozostałe uwagi, bez oficjalnego prawa przejścia lub jakiegoś wcześniejszego kontaktu, zbieracze powinni trzymać się z daleka od ich osad. Klany zawsze mają się na baczności i traktują wszelkich intruzów jako potencjalnych wrogów. Lepiej rozstawić obóz na widoku i pozwolić im przyjść do siebie. Porozumiewanie się z nimi jest wyzwaniem, nie przebierają w słowach i dają ci odczuć, że jeden zły ruch i zacznie się przemoc. Najlepiej być bezpośrednim i szczerym, unikać mówienia bez ładu i składu i nie okazywać strachu. Nie widziałem dowodów na to, że jedzą ludzi. Niektóre znaki na ich skórze wyglądają jak krew, ale to równie dobrze może być jakiś barwnik. Zgaduję, że ten cały kanibalizm został wymyślony przez Karja. To bardzo dobrze, nie chcę skończyć jako danie dnia. Będę was informować na bieżąco, Unden. A tutaj? Przesiew złomu. Mamy różne części. Kiepski łup i jeszcze gorsze ceny. Nie napełnimy brzuchów bez mięsa z lasu, a im więcej czasu poświęcamy na polowanie, tym mniej go mamy na zdobywanie części. Popyt skacze w górę i w dół. Jednego dnia można sprzedać coś za fortunę, drugiego za ochłapy. Mielibyśmy więcej wartościowych części, ale większość została albo rozwalona, albo osmalona. Ktoś powinien nauczyć tych durni polować tak, żeby nie niszczyli wszystkiego, co trafią. Wystarczyłoby kilku dobrych łowców, parę behemotów albo gromoszczęg i mógłbym co wieczór upijać się z kielichów ze złota Karja. Zamiast tego uczę tego fachu idiotów i wyciągam kości z królików. No i to chyba będzie wszystko. W tym obozie. Nawet żadnej skrzynki nie widzę do otwarcia. Co za dzień! Do legend. Pogadać też za bardzo nie możemy. No i proszę, znowu. Godzinami gapi się na ten złom. Dobra, to ja w takim razie przechodzę tutaj. No i przeniosę się do jednego z bliższych ognisk tutaj. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że natkniemy się tutaj na trochę śniegu w tych okolicach. Ale już dalej powinno być nieco cieplej, wydaje mi się. Ominiemy te maszyny po lewej, chociaż kurde, jest ich tu więcej. Części z tego niszczyciela pomogą mi naprawić ich dominację. No tak, no bo ja ciągle jeszcze nie mogę dominować niszczyciela. No ale na razie tych części jeszcze zbierać nie będę. Ominiemy tutaj te maszyny. No akurat tak się składa, że po tej stronie jest schronienie i tam możemy znaleźć tych złomiarzy. W kontrakcie Handy wspomniano, że złodzieje, których szukam, mogą iść tędy. Na razie żadnych śladów nie mamy, ale sprawdzimy tutaj. No i co? Tu jesteście. Ślady doprowadzą mnie do złodziei. Puste obozowisko. Oseramski sprzęt. Może tych złodziei, których szukam? Zobaczmy, czy Fokus znajdzie jakieś ślady. No, powinienem znaleźć. Ścieżka podświetlona. I idziemy tędy. Czyli kierujemy się w tę stronę. Akurat siedlisko kłapaków, jak na złość.
Chyba się musimy przygotować na walkę, co? No chyba, że ominiemy te maszyny. Coś tu się stało. Zmiana kierunku. Ale dlaczego? No chyba ze względu na te maszyny. Siedlisko oznaczone. Używanie mrozu nie pomoże. Dobra, bo się kurczę zagalopuje i zaraz mnie zauważy. Przejdźmy powoli. Jednak tutaj. Chłopaki. Musiał zaskoczyć złodziei i zagonić ich tutaj. To się nazywa pech. Powinnam odzyskać zwoje handy. No dobra, tylko czy obejdzie się bez walki? Podświetlamy ścieżkę. Przeszukajmy ich. Żadnych złojów. Może drugi złodziej je ma. Oj, wątpię. Zwoje. Wspominają o ruinach obok metalowej wieży. Chyba wiem, gdzie to jest. Może trzeba odnieść te relikty handzie. Żeby już nikomu nic się nie stało. No, może i tak. W każdym razie ruiny są w tym kierunku. Dobra, czyli z chłopakiem wcale nie muszę walczyć. Jak tylko się oddalę, to przywołam wierzchowca, żeby móc tam dostać się nieco szybciej. Po drodze mamy Solankę. O, nowe misje. To też dobrze, że będziemy to mieli odkryte. Ja sobie ognisko zaznaczę. No, chciałbym to mieć od razu odkryte na przyszłość, żeby się tutaj przenosić. Przejedziemy po prostu obok i tyle. Kiedy już mi się wydaje, że mam większość zadań za sobą, to ciągle właśnie odkrywamy jakieś nowe osady, gdzie jeszcze kolejne historie czekają na odkrycie. No i bardzo się z tego cieszę, bo te zadania w Horizonie naprawdę ciekawie się odkrywa. Tutaj nie macie żadnej notki. W takich obozach zawsze warto to sprawdzić, ale no nie tym razem. Dobra, Solankę omijamy, teraz ten wykrzyknik z jakiegoś powodu zniknął. Mam nadzieję, że tylko na chwilkę. Spróbujmy tutaj. Popatrzcie. Pomożemy. A, chyba, że to są też przeciwnicy. No. Rozumiem, że oni też są przeciwko nam. Już teraz to w końcu nie jestem pewien. Nie no, nie walczymy z nimi. Wolę w takich przypadkach wziąć udział w walce, bo czasem z tego się właśnie robią jakieś nowe historie. Ale dziwna sprawa, bo tak jakby jeszcze tutaj jakaś maszyna była do zaatakowania. Żadnej jednak nie widzę, chyba że tam. Mamy Nornika, ale to chyba poza obszarem. Ciekawe. To chyba mnie nie musi tutaj interesować. Siedlisko walcoboków. No po tej stronie akurat już byliśmy. Okej. Okay. Czyli jednak tutaj jeszcze zawalczymy. No idzie bardzo łatwo z tymi śmigaczami. Ale tutaj jeszcze cała grupa. Tylko czy z nimi będę chciał jeszcze walczyć? Dobra, weźmy sobie ten odblokowany ostatnio łuk. Trochę tak ponadprogramowo walczymy tutaj z tymi maszynami. No ale to przy okazji zgarniemy nieco więcej jeszcze surowców, które się prędzej czy później przydadzą. Okej, wciąż nie wszystko. Ale to przez to, kurczę, ciągle jest ten etap walki, że te śmigacze odbiegają gdzieś dalej. Ciężko tak wszystkich zlikwidować, bo się oddalają zbyt mocno w drugą stronę. I w rezultacie chyba naprawdę nie poradzę sobie tutaj ze wszystkimi, bo ciągle będą gdzieś uciekać dalej. Tam mamy śmigacze, ale to w ogóle już chyba z innej grupy, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc dobra. Sytuacja opanowana.
Jednak z tego chyba żadna dodatkowa historia nam się nie szykowała. No bo panowie nawet się nie odezwali do nas, żebyśmy pomogli. Jest i metalowa wieża. Relikty Handy powinny być gdzieś w okolicy. Może będziemy się wspinać? Chociaż raczej tutaj mam szukać. No nie wiem, wspinaczka chyba nie jest konieczna. Tutaj oczywiście są te uchwyty. Obszar. Całkiem spory, ale to może tutaj. Tam, w górze. Może to relikty. Ale jak mam się do nich dostać? Spróbujemy z tej strony. Gdzieś tutaj musi być jakieś wejście. Jeszcze jakaś maszyna. O kurczę, z tej strony. Maszyna jest odporna na mróz. Mamy tutaj jakieś punkty wybuchowe, worek z klejem, generator grawitacji. No nie wiem, czy jeszcze z tobą walczyć w walce o boku drogi? Czy uda się wspinać bez potyczki? Tutaj ciężko będzie znaleźć wejście. Tam z zewnątrz wydawało mi się, że coś było, ale czy faktycznie? Jakbym tędy mógł wskoczyć? Mam wrażenie, że to nie jest właściwa droga, a tutaj się prędzej jeszcze zaklinuje w jakimś miejscu. I tyle z tego będzie. Tutaj to chyba naprawdę nie ma co szukać. Wiecie co? Wydaje się, że ja jednak muszę się wspinać i stamtąd polecieć. Inaczej byłoby ciężko. Okej. No i nawet stąd możemy skakać. No chyba, że chcę jeszcze wyżej wchodzić. Ale to chyba nie będzie konieczne. To co? Skaczemy. Okej. Mało brakowało. Tutaj są. Trzeba je zabrać do Handy. Przekazać, co się stało z jej ludźmi. Ach, to chyba droga na dół. No, najważniejsze, że udało się. Mamy wszystko. A więc wracamy do Handy. No ale pomyśleć, że to dopiero pierwszy kontrakt z czterech. Mam te relikty z ruin, o których mówiłaś. Znalazłam je, gdy tropiłam złodziei. Okazało się, że wpadli w większe kłopoty niż zakładali. Taki już jest zakazany zachód. Zrealizowałaś naszą umowę. Zamierzam zrobić z tych skarbów dobry użytek. No to teraz półgorogi i kwiaty? Mówiłaś o częściach półgoroga do zbroi. Wypatrzyłam statko i to nieopodal stąd. Jeśli przyniesiesz mi dobre części, ta zbroja będzie tak samo niezłomna jak one. Spróbuję. O, jeszcze jedno. Długorogi czasem zostawiają ścieżkę z kwiatków. Utaru wytwarzają z tego napar na... uspokojenie. Chciałabym go spróbować. Sprawdzić, czy mnie jakoś zainspiruje. No dobra. Zrobię, co się da. Pora wyruszać. Gdybyś poczuła inspirację, pomóż mi ukończyć zbroję. Dobrze? No to zobaczmy. Łowczyni zabije półgorogi i zdobędzie części z wyznaczonego stada. Zbieracze rekomendują użycie broni lub amunicji porażającej. W miarę możliwości łowczyni zdobędzie również kwiaty wyrastające na śladach tych maszyn. Zalecana ostrożność, jeśli półgorog wyczuje zagrożenie, kwiaty mogą zwiędnąć lub nie wyrosnąć. Co więcej, kwiaty nie wyrosną wcale, jeśli maszyna zostanie zabita. Zbieracze rekomendują zbieranie kwiatów z ukrycia, czyli od tego chyba powinniśmy zacząć. No zobaczymy. Dodatkowe punkty doświadczenia. No i nowy kontrakt. To całkiem niedaleko stąd, słuchajcie.
Mamy tam rzeczywiście to siedlisko. To co? Ruszamy. Tylko, że faktycznie będę musiał chyba postarać się o to, żeby w pierwszej kolejności nie ujawniać się. Zbierzemy te kwiaty, a dopiero później zdobędziemy części. No, zobaczymy, czy tak to właśnie ma działać. Maszyny, o których mówiła Handa, powinny być niedaleko. Chyba tutaj. Stado, które wybrała Handa. Lepiej nie rzucać im się w oczy, jeśli chcę dostać te kwiaty. Kwasowa amunicja przyspieszy sprawę. Czyli podchodzę bliżej, jak rozumiem. To są te kwiaty? No jak najbardziej. Kurde, mamy kolejnego. Nie podoba mi się to. Na razie muszę się schować. Jeśli uda mi się przekraść za jednym z półgorogów, zbiorę te kwiaty, nim zwiędną. Dobra, on tutaj będzie skręcał. Bardzo dobrze. Teraz możemy iść. No musimy być cierpliwi. Obejdziemy tutaj tę maszynę, zbierzemy wszystkie kwiaty i dopiero będziemy atakować. Impuls z fokusa pomoże mi znaleźć te kwiaty szybciej. No one się dość mocno rzucają w oczy. Te goryczniki są dość charakterystyczne. Takie białe kwiaty. Jeszcze tylko jeden. Zaraz powinny wyrosnąć kolejne. I to będzie tutaj. Czyli co? Teraz już możemy się zabrać za walkę, jak rozumiem. Środki wybuchowe. Okej. Worek z klejem. To chyba tyle. Zacznę od bezczelestnego ciosu raczej. Podejdźmy blisko. Okej, wysadzimy to. Bardzo dobrze. Mamy części. I teraz tam. Identycznie sobie poradzimy. Tak mi się wydaje. Mogę użyć przeciwnik kwasu. Czyli oznaczyć znowu te środki wybuchowe. Nie wiem, czy ja zawczasu sobie mogę przygotować 3 strzały i one będą ciągle gotowe. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze raz. Zadanie wykonane. Pora przejrzeć część. Bardzo ładnie. To już ostatnia część. Lepiej wrócić do Handy i zostawić jej to. Czyli co? Spotkamy się u niej na miejscu. Hej, Iskierko. Zajęłaś się może moimi kontraktami? Owszem, zajęliśmy się. Przyniosłam ci te części półgoroga. No i kwiaty też. Młot krzeszący iskry! Czyż nie są oszałamiające? Proszę, oto zapłata. A teraz spróbujmy... naparu, którym zachwycają się Utaru. Jestem gotowa na inspirację. To teraz działko niszczyciela. Poprosimy. Więc twoja zbroja ma mieć furię niszczyciela. Bardzo ciekawe. Wytropiłam ich stado tu, w okolicy. Odstrzel jednemu z nich działo, a ja uczynię zbroję śmiercionośną. Wiesz, zobaczę, co da się zrobić. Cóż, jeśli ci się uda, pozbieramy, gdy skończysz. Ale nie muszę wcale niszczyć tego niszczyciela, de facto. Pora wyruszać.
Gdybyś poczuła inspirację, pomóż... Już to mówiłaś. Za każdym razem. Łowczyni zdobędzie działko niszczyciela. Odstrzeli działko niszczycielowi przed zniszczeniem rzeczonej maszyny, by działko pozostało nienaruszone. No dobra. Tak to wygląda, jakby nie trzeba było wcale tego niszczyciela pokonywać, ale podejrzewam, że chcąc nie chcąc będzie to lepsze rozwiązanie. Jeszcze tutaj podejdźmy. O, 44 poziom osiągnięty. Ale podejdę na chwilkę tutaj, bo mamy siedlisko lancorogów i przy okazji jeszcze jakieś ognisko, więc możemy to sobie oznaczyć tutaj. Dość szybko i sprawnie, myślę. Może jeszcze bezszelestny cios? Możemy też zdominować. Okej. Schowaliśmy się. I teraz podejdź tutaj bliziutko. To mam niespodziankę przygotowaną. Tak jest. Pozostałymi już sobie poradzimy w walce, myślę. Tamte uciekną, czy będą atakować tutaj? Wydaje się, że zamierzają uciekać. Wy tutaj włączycie się do walki? No nie, wydaje się, że wystarczy poczekać, aż się sytuacja uspokoi i wtedy przeniesiemy się od razu, myślę, tutaj. Niszczyciele, o których mówiła Handa, tu są. Ale gdzie konkretnie? Bo oczywiście od razu dostaliśmy informację, jak tylko się tu przenieśliśmy. Tutaj są. Handa chce jedną z takich działek. Muszę je odstrzelić bez zabijania niszczyciela. Inaczej może się uszkodzić. No dobrze. Schowamy się na razie tutaj i teraz tak. Przygotować odpowiednią strzałę. Spróbujemy trafić. Muszę celować w działko. Teraz niszczyciel mnie nie widzi. Wydaje mi się, że wystarczyłoby odczekać i po prostu działko zabrać za momencik. No jest tutaj oczywiście ten bezszelestny cios możliwy, ale tam jest drugi niszczyciel. Więc na razie zaczekajmy, nie jestem tylko pewien. A, tutaj jest działko, okej. Tamten nie zauważy. Mróz nie zrobi za dużo. Ten niestety dość niespokojny w tym momencie. To może mi trochę utrudnić sprawę, ale poczekajmy. Teraz się powinien uspokoić i wtedy może działko zabierzemy. Jeśli się okaże, że nie muszę wcale ich pokonywać, no to spróbujemy po prostu działko zabrać. Handa się nie obrazi, jak je na chwilę pożyczę. No i co? Mam to tutaj dostarczyć na górę. I rozumiem, że to wystarczy. To nawet jest ciekawsze, żeby zrobić to w ten sposób. Powinno wystarczyć. Dam znać Handzie, że mogą to zabrać. No to ładnie, czyli rzeczywiście się udało. Powiadomimy ją w tym momencie. Możemy pogadać? Działo niszczyciela czeka na ciebie. Wspaniale! Ten rodzaj mocy ulepszy moją zbroję. To pewne. Kontrakt uważam za zrealizowany. Cieszy mnie to. I to bardzo. Starożytne relikty. Ponoć szukasz części pradawnych maszyn na zbroję. A, tak. Są ich całe cmentarzyska w okolicy. Okropieństwa. Z niektórych ich części mogę zrobić zbroję, która zasieje przestrach i wielką grozę w szeregach wroga. Może... zapoznam się z tym. Rozkosznie! Niecierpliwie czekam na części. Muszę już iść. Dobra. Starożytne relikty.
Łowczyni zdobędzie w imieniu zbieraczy starożytne relikty z dwóch cmentarzy maszyn. Te części można znaleźć w różnych dziwnych miejscach. Nie przeocz niczego. Zaraz zobaczymy, gdzie konkretnie. 5000 punktów doświadczenia dostaliśmy za poprzedni kontrakt. No i teraz tak, oznaczyć to. I rzeczywiście, w dwa różne miejsca trzeba się udać. To skorzystajmy szybko z możliwości szybkiej podróży. O, to słuchajcie, z tej areny ćwiczebnej bym się wybrał najpierw do pierwszego cmentarzyska. To oczywiście tutaj, gdzie walczyliśmy z wytrwałą, którą mamy na miejscu. Myślałam, Aloy, chyba przydałby ci się kąsek jaszczurki. No nie wiem, nie wiem. Gadać nie będziemy, bo już to robiliśmy. A teraz... zeskoczmy tu. Niedaleko pewnie są starożytne maszyny, o których mówiła Handa. To gdzie? Niczego nie widzę na razie. A to chodzi po prostu o te auta zniszczone? Spróbujmy. Znaczy tutaj to nie jest auto, tylko pojazd wojskowy. Handzie to się chyba nie przyda, ale mnie tak. Okej, czyli to jednak nie to. No ale i tak, skoro już tu jesteśmy, to spróbujmy to wyważyć i zabrać zawartość. Nie wiem, czy Handa będzie to chciała, ale może ja coś z tym zrobię. Dobra, szukamy dalej w takim razie. Jesteśmy ciągle na tym obszarze. Może tutaj? Po prostu, być może nie mieliśmy teraz szczęścia. Przedwieczni stoczyli zaciętą bitwę. Chyba tutaj będzie, co? Muszę dobrze poszybować. Starożytna skrzynia z zapasami. A jednak też nie tutaj. Kurczę, liczyłem, że to będzie to. No ale się przeliczyłem, niestety. Może tutaj? To się Handzie spodoba. No dobra, czyli jednak dobrze przeczuwałem sobie już tam, ale wtedy nie miałem szczęścia. I nie dostałem tego, czego szuka Handa. Sprawdzamy w takim razie też i tutaj. Wątpię, żeby się nadało do pancerza Handy. Zatrzymam to sobie. O, to się przyda. Super. To jeszcze tu jest jakaś maszyna. Z pradawnych czasów, z punktu widzenia Aloy, chociaż czy to nie jest ta? A nie, tej jeszcze nie otwierałem. Nie wygląda na materiał na pancerz. No i tak mogę to wziąć. Mamy to. To coś dla Handy. Chyba więcej złomu już nie znajdę. Trzeba iść w drugie miejsce z kontraktu Handy. O, nawet kolejne części opancerzonego pojazdu znalazłem, czyli mam więcej niż potrzeba. 4 zamiast 3. Do kolejnego miejsca będzie łatwiej się dostać, bo od razu jest tutaj jakieś ognisko. Chyba zbliżam się do innych starożytnych maszyn, o których mówiła Handa. No oczywiście, że tak, na przykład tutaj. Zaczniemy od tej. Chociaż... tu chyba niczego nie otworzę. Jednak muszę w tym kierunku szukać. Uwaga na maszynę. Maszyna może wytrzymać zimno. Lód nie pomoże. Zbierz starożytne relikty 2x4. No ale tutaj rzeczywiście będzie większy kłopot, słuchajcie. Mogę zostać zauważony. No dobra, na razie przeczekam, albo spróbuję tutaj się dostać póki co. Ciekaw, do czego używali tych maszyn. To się Handzie spodoba. Bardzo dobrze. Teraz tutaj będzie wracać.
temu niszczycielowi podziękujemy. A ten na górze akurat jest nade mną. Oj, niedobrze. Niech też się lepiej wycofa. Tym bardziej, że to jest niszczyciel alfa, czyli ta bardziej wytrzymała odmiana. O, to się przyda. Wystarczy już reliktów na pancerz Handy. Muszę je tylko zanieść. No dobra, to zaraz się tym zajmiemy. Faktycznie nie musimy już tutaj przeszukiwać kolejnych tych komór. A więc ruszajmy. W pobliżu jest też posterunek buntowników. Będę pamiętał na przyszłość. A tymczasem wracamy szybko do Handy. No i oddajmy te wszystkie znalezione starożytne relikty. Przyniosłam części z cmentarzysk maszyn. Zniewalająco piękne miejsce, nieprawdaż? Oto zapłata, wedle umowy. A zatem jesteśmy o krok bliżej ukończenia mego arcydzieła. Czyli zaczniesz w końcu pracować nad zbroją? Nie do końca. Szłam właśnie na poranny spacer, aby oczyścić umysł przed wyjątkowym zadaniem. Gdy wyszłam wprost na stado przepięknych lancorogów. Chyże, delikatne, lecz żywotne. Najwspanialsza zbroja na zachodzie powinna być właśnie taka. Dlatego potrzebuję ich części. Mogę upolować kilka dla ciebie. To właśnie chciałam usłyszeć. No jak zwykle, tak jak w poprzednich przypadkach, kiedy najpierw ukończymy te główne kontrakty, nagle jeszcze pojawia się jeden ostateczny. Muszę iść. Życzę ci powodzenia! To w takim razie nie chodzi o te lancorogi, które już widziałem? Łowczyni upoluje wyznaczone stado lancorogów i zbierze części z pojedynczej maszyny, aby przekazać je do oceny. Pozostałe części zbiorą zbieracze. Stado jest szybkie, zbieracze rekomendują wcześniejsze znalezienie sposobu na dotrzymanie mu kroku. Może wierzchowiec? Zaraz zobaczymy. Jeśli to tam właśnie, no to nie musimy daleko odchodzić. Chyba tak. Dokładnie o to miejsce chodzi. Stado lancorogów Handy musi być gdzieś w okolicy. No oczywiście te części, które już zdobyłem, się nie liczą. Tutaj są. Pora upolować parę lancorogów. Szybciej mi pójdzie na wierzchowcu. Teraz to rzeczywiście od razu zaczęły uciekać. To co? Będziemy działać. Warto te rogi właśnie zebrać. Chociaż teraz, kurczę, nie będę miał chyba czasu na to. Aczkolwiek, no w sumie możemy spróbować. Wydaje mi się, że te rogi prędzej czy później się nam przydadzą jeszcze. Atakujmy tutaj dalej. No, zbiorę teraz to, czy nie za bardzo? Może być problem. Chyba się nie będę teraz na tych rogach tak do końca jednak skupiał. Gdzie teraz te lancorogi pouciekały? To może być kłopot, bo łatwo je zgubić. Wydaje mi się, że w tę stronę pouciekały, ale nie jestem pewien. Dobra, tutaj mamy. Okej. W ten sposób nie są to duże obrażenia. Tak, nie trafię za szybko, kurde. Muszę próbować dalej. Trochę się tutaj nabiegamy rzeczywiście. Okej. Jeden leży. Mam nadzieję, że mimo wszystko mogę przeszukiwać te lancorogi. Tam była mowa o tym, że wyznaczone grupy zbieraczy będą przeszukiwać, no ale chyba też sobie mogę pozwolić. Kurde, tak w biegu ciężko trafić. Może teraz się uda, czekajcie. Dobra, to nie wszystko.
atakujmy dalej. Nie, jednak będę chyba starał się z bliska. Albo w ogóle powinienem z łuku i tyle. Dał radę, to już drugi. Co by nie mówić, te bomby są dość drogie w produkcji, więc nie wiem, czy właśnie jest to takie opłacalne. Tym bardziej, że część z tych bomb w ogóle nie trafia celu. No ale rozumiem, że te lancorogi biegają tak w kółko, czyli znowu gdzieś tutaj powinienem je spotkać. Może tak będzie łatwiej. Tylko właśnie, jeszcze trafić konkretną maszynę. A, i też będzie ciężko chyba. Dobra. Poczuła to! To się udało tym razem. Idziemy dalej. Bardziej jest to czasochłonne niż wymagające, szczerze mówiąc, bo tak biegać ciągle za tymi lancorogami. No ale wreszcie się uda. Okej, żeby się tylko nie pogubiły te maszyny, co? Nie uciekaj przede mną, kurczę. Dał radę, na szczęście. Spróbuję z obrażeniami krytycznymi. Jeszcze kilka! Tak konkretnie to jeszcze dwie maszyny. Lećmy dalej. Udało się! Czyli jeśli powtarzają się ich trasy, to raczej teraz tutaj powinienem gdzieś spotkać. Aczkolwiek jak na razie nie widzę. A, mamy, mamy. Wszystko się zgadza. Tak jest. No i ostatni już tam biegnie. Teraz już cię dogonię bez problemu. Aj. Lepiej być w linii prostej. Poradzę sobie. Kolejny leży. Ludzie Handy teraz powinni sobie poradzić. Wezmę trochę złomu do obozu, tak jak prosiła Handa. Tym bardziej, że jesteśmy już tu na miejscu, ale patrzcie. Handa ma kłopoty. Lepiej zajmę się tymi maszynami. Ale się porobiło. Mam użyć działka niszczyciela. Ale oni w końcu mają to działko tutaj gdzieś? Drobna pomoc by się przydała, Eilo! Nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie jest to działko niszczyciela. Na razie nie widzę. Chyba szybciej będzie tak się rozprawić i tyle. Odpalmy sobie jeszcze potęgę w zwarciu, co? Powinno zdać egzamin. Jeszcze to przeżył? Muszę zmienić broń. Jeszcze. Z tego co widzę, to chyba nie narobiły zbyt wiele. No dobra, najważniejsze, że się udało. Szkoda, że nie mogę przerywać. Nie, że nie przychodzi i tu wiem. Skąd tu wszędzie leży tyle złomu? Szkoda, że nie mogę przerywać tutaj używania przypływu odwagi. No co? Tak mówię. Próbowałeś kiedy walnąć złomiarza z piąchy w nos? Mówię ci, działa! Dobra, chyba wystarczy tych pogaduszek, panowie. Podejdź, moja droga. Jestem straszliwie zrzana. Zwykły dzień na zakazanym zachodzie. Oczywiście. Cholerne złomojady. To jest ryzyko zawodowe. Ale i tak dobrze, że się zjawiłaś. Nie ma sprawy. Przyniosłam części lancoroga, o które prosiłaś. A, to powinno sprawić, że moja zbroja będzie świeciła jak iskra w nocy. Dziękuję ci, Aloy. Może odwiedzisz nasz główny obóz nieopodal samotnego światła?
Będziesz świadkiem historycznej chwili, gdy moja zbroja pokona wszystkie inne. Jasne, może tak. Trzymaj się. Lubię złom. Nigdy nie wiesz, na jakie skarby trafisz w czasie szperania. Ale ciekawe, bo już o tym samotnym świetle wspominano nam też wcześniej. A to jest przecież tutaj i wówczas też już sprawdzałem. Nikogo tam nie było. Podejrzewam, że dopiero jak ukończymy wszystkie kontrakty, a więc między innymi też i tu, to może dopiero wtedy się tam coś wydarzy. No bo na tę chwilę raczej nic tam na to nie wskazuje, tak mi się wydaje. Tutaj zdobyliśmy nową broń w trakcie wykonywania tego zadania. Grotomiot przebijający. No, szału raczej nie będzie z jego wykorzystaniem. Mam tutaj coś lepszego, jeśli chodzi o taką amunicję. 16 i tutaj też 16 punktów. No ale dobra, będzie kolejna broń do kolekcji i tyle. To na koniec jeszcze przejdę się do pobliskiego siedliska maszyn w takim razie. Bo to jest właściwie formalność, a też tam jest akurat jakiś punkt szybkiej podróży, czyli następne ognisko. Też możemy to sobie odkryć. Nie widzę tutaj tych kłorogów ognistych akurat po tej stronie, przynajmniej na razie. Może w innej sytuacji się pojawiają, a nie, są jednak. Powinno użyć lodowej amunicji. Dobra, ominiemy te maszyny. Grunt to tylko jeszcze się dostać do tego pobliskiego ogniska i tutaj już się z wami pożegnam. Dzisiejsze kontrakty były też dość interesujące. Zawsze twórcy starają się nam tutaj dawać trochę coś innego, żeby jakoś urozmaicić te polowania na maszyny. No zobaczymy w przyszłości, jak będzie z następnymi kontraktami gdzieś tam na zachodzie. Póki co jednak to by było na tyle. Cześć!